Zeksa na Maxa, Marek Wojciechowski, dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj w naszym programie Oskar Kaczmarczyk, którego bardzo serdecznie witam. Dzień dobry. Dzień dobry, fizjoterapeuta. Dobrze? Tak, dobrze. Dobrze. A już doktor, czy jeszcze nie? Nie zamierzam. I Piotr Pietrzyk, dzień dobry, trener. Piotrzak, przygotowania fizycznego. Dzień dobry. Nie pomyliłem się, chociaż z tym nazwiskiem przepraszam bardzo, ale to skojarzenie jakby było klubowe, także nie gniewaj się. Bardzo często się zdarza. Bardzo często się zdarza. Nie zaprosili cię żadnych zawodników, proszę Państwa, i mam nadzieję, że skupimy się bardziej na tym, że to, co się dzieje na boisku, to, że oni są w świetnej formie, to, że nie ma kontuzji, to jest zasługa właśnie głównie tych panów, chociaż jeszcze Remigiusza bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo on też wykonuje dużą pracę a propos zespołu. Potwierdza pan, panie trenerze? Oczywiście. To prawda jest taka, że nasz sztab szkoleniowy jest szeroki i ta praca, którą się nie widzi, jest najbardziej cenna tak naprawdę. Dlatego nie macie zawodników. Chcę bardzo... I chciałbym tu nawiązać od razu do tego, co powiedział Fefe de Giorgi w trakcie konferencji prasowej, że podziękował głównie Pawłowi, ale mówił tu o sztabie całym medycznym, że postawił sama na nogi, bo sam mógł w tym spotkaniu nie zagrać, a zagrał i bardzo dziękował za to, za tą fachowość i klasę, jaką Paweł wykonał w trakcie tego tygodnia poprzedzającego meczu. No na pewno tutaj, nim przejdziemy do rzeczy tych tradycyjnych, do których mam nadzieję jesteś, Oskar, przyzwyczajony, chciałem właśnie zacząć od Pawła. Paweł, zacznę tak troszeczkę przewrotnie, bo pracowałeś w sztabie Justyny Kowalczyk. To, że odszedłeś, to i skończyły się sukcesy. Widzisz w tym jakiś związek? Nie, no jeszcze sukcesy były. To nie, że to jest moja zasługa, to jest tak samo. Na sukces Justyny pracują wszyscy, przede wszystkim ona, na swoje dobro. Nie, tam sukcesy jeszcze długo były po tym, tylko że faktycznie teraz Justyna jest w dołku, no ale to też wiek, że tak powiem, konkurencja mocno się rozwinęła. Jak widać, Norweżki królują. To jest chyba największy problem. Tak praktycznie poza Norwegią to już nikogo nie widać na podium. Na czym polega różnica między, powiedzmy, trenerem przygotowania fizycznego a fizjoterapeutą? Różnica. Znaczy, to są waszej pracy. Znaczy, ja bym powiedział, że to nawet nie różnica, tylko to jest jakby na zasadzie uzupełniania się. To jest tak, że Piotrek zajmuje się, jak sama nazwa mówi, przygotowaniem fizycznym, motorycznym chłopaków, ale też bardzo często się mocno wspomagamy w tym sensie, że Piotrek często uzupełnia moją pracę poprzez to, że ja mówię Piotrkowi, co dany zawodnik może robić, zanim wróci do normalnego treningu. Piotrek to świetnie wykonuje, zresztą dobrze się dogadujemy, bo już się bardzo długo znamy. I dzięki temu tam nasza współpraca jest na tyle fajna i owocna, że jak widać, no, dobrze się wszystko układa. Jak twój dzień wygląda pracy w Zeksie? Kurczę, no to praktycznie tak samo od kilku lat. Ale no, zawsze jest tak, że spotykamy się przed treningiem, więc tam przyjmuje się... Dlaczego wypytuję? Z prostego powodu, bo na boisku uwaga kibiców skupia się głównie na zawodnikach. Tak naprawdę tutaj oczywiście nie chciałbym wartościować, kto jest ważniejszy, ale tak naprawdę od was zależy bardzo dużo, byśmy mogli oglądać to, co oglądamy. Znaczy, tak jak powiedziałem, no, dbamy o zdrowie naszych chłopaków i często jest tak, że to jest właśnie taka praca, której nie widać i w zależności od tego, tak już Oskar powiedział, że spotykamy się po to właśnie wcześniej, przed treningiem, czy dodatkowo między treningami, czy w dni wolne, kiedy wszyscy mają wolne po to, żeby właśnie popracować z chłopakami i przygotować ich do spotkania, zwłaszcza w momencie, kiedy są kontuzje. Teraz jesteśmy w tym ogromnym, że tak powiem, wirze gry, pracy i wszystkiego, ale mamy tą przewagę nad pozostałymi drużynami, że nie gramy tych pucharów europejskich. I to działa strasznie na nasz plus, bo jest czas na wszystko, na to, żeby potrenować, jest czas, żeby odpocząć, jest czas, żeby dać chłopakom dzień czy dwa wolnego. Jest czas spokojnie, żeby zaplanować podróż, trening, wszystko. I to dzięki temu też mamy czas, żeby spokojnie chłopaków przygotować do kolejnego spotkania, co jak widać, no, przynosi efekt. No.
widać, że chłopaki, znaczy nie ma kontuzji, nie ma tego, co było naszą bolączką w poprzednich latach, że mimo tego, że graliśmy dobrą siatkówkę, to i tak zawsze ktoś wypadał z drużyny. A przy tym systemie gry, jaki jest teraz, to naprawdę działa na plus naszej drużyny. Że tak powiem, mam nadzieję, że w przyszłości na efekty w postaci właśnie medalów. Paweł, jesteś tutaj od kilku lat. To jest też potwierdzenie tego, że twoje umiejętności są na bardzo wysokim poziomie. Czy otrzymujesz propozycje od innych klubów? Nie. A czy, powiedzmy, udzielasz pomocy innym zawodnikom, którzy grają pod inną banderą? Znaczy, jestem też fizjoterapeutą kadry naszej i mam jakby drugie obowiązki w postaci właśnie tych kadrowych i jeżeli chodzi o zawodników reprezentacji Polski, muszę być na bieżąco, jeżeli chodzi o ich stan zdrowia i tak samo jeżeli poprosi mnie zawodnik czy klub o pomoc, czy to taką stricte przy stole, czy o pomoc, żeby załatwić jakieś tam badania albo po prostu, żeby wymienić się doświadczeniami z pracą nad danym zawodnikiem, no to służy pomocą. Ja zawsze wyznaję zasadę, że walczymy na boisku, a nie walczymy poza. I wydaje mi się, że taka właśnie fair walka powinna być zawsze. Zresztą to, co było pięknie widać na Pucharze Polski, gdzie kibice Zaksy i kibice Skrybełchatów siedzieli obok siebie, dopingowali. Nie było żadnych barierek, nie było jakiegoś sztucznego ogrodzenia. Oni siedzieli, klaskali obok siebie i nie było żadnych problemów. I tak samo mi się wydaje, że jeżeli ktoś ma do tego zdrowe podejście, nie na zasadzie jakiegoś, nie wiem, wywiadu, konkurencji, Bóg wie czego jeszcze, tylko po prostu normalnie przyjdzie, porozmawia, to myślę, że i zarówno z naszej strony klub też nie widzi w tym problemu, żeby pomagać innym. Na takich zasadach, oczywiście zdrowych. No, jak sama mówi. No tak. Pojęcie profesji fizjoterapeuta. Trener odnowy biologicznej. Przygotowania. Przygotowania. Odnowy to jest coś innego? Tak. Zdecydowanie. Okej. Okay. To w takim razie, Piotrze, zadam podobnie pytanie jak Pawłowi. Na czym polega właśnie twoja praca? Paweł już tutaj trochę zaczął wątek. No, jestem odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne zawodników. Jestem odpowiedzialny za to, żeby oprócz tego, żeby byli silni, zwinni, szybcy i mocno uderzali piłkę, to jestem również odpowiedzialny za to, żeby tych urazów było jak najmniej. Stąd nasza współpraca, jeżeli chodzi o Pawła. Paweł powiedział, że to są rzeczy, które są wspólne i na pewno one w pewnym momencie się zazębiają, natomiast ja przy stole bym sobie nie poradził, Paweł pewnie by sobie poradził, ale może nie tak samo dobrze jak ja, jeżeli chodzi o ćwiczenia, dobór, egzekwowanie, formę i tego typu rzeczy. A oprócz tego dochodzi oczywiście sterowanie obciążeniami, intensywnością tego treningu. Powiedzmy sobie, to jest bardzo złożony proces, bo to, że mamy zawodników, ich głównym celem jest grać jak najlepiej i prezentować się jak najlepiej na boisku. To, co my robimy, to co ja robię, to są rzeczy, które mają pomóc w tym osiągnięciu najwyższego poziomu. Także ja z nich nie robię siłaczy, którzy wyciskają jakieś ogromne ciężary na siłowni, ale to ma być jakby kolejny krok do tego, żeby oni dobrze się prezentowali na boisku. I tutaj jest cały powiedzmy szkopuł, żeby to tak wypracować w porozumieniu z trenerem, w porozumieniu z fizjoterapeutą i w mojej działce, żeby to wszystko fajnie zagrało i przełożyło się na wymierny efekt w postaci dobrego wyniku na meczu. Piotr, z tego co mówisz, to istnieje na pewno taka cienka granica, by przewalić powiedzmy pewne rzeczy. Zgadza się. Jak ze wszystkim trzeba uważać. Na pewno nie ma osób nieomylnych. Trzeba tutaj powiedzmy sobie taki nos, którym się można kierować, to trzeba sobie wyrobić i to są na pewno lata praktyki, nauki. Trzeba próbować. Czasami wiadomo, nie trafi się. Zdarza się. To jest normalna ludzka rzecz. Ale nie mylą się tylko te osoby, które nic nie robią, dlatego trzeba tylko i wyłącznie wyciągać z tego wnioski.
Oczywiście staram się za każdym razem, żeby wszystko wyszło. Już powiedzmy sobie, z zawodnikami, którymi pracuję tutaj kolejny sezon, jest to dużo łatwiejsze, dużo prostsze, bo znam ich organizmy, wiem, jak reagują na odpowiednie ćwiczenia, no, odpowiednie obciążenia. Nie ze wszystkimi, ale z większością. To jest zdecydowanie łatwiej. Natomiast z nowymi zawodnikami jest to jakby nowy organizm, nowy obiekt do badań na początku, a teraz już praca pod koniec sezonu. Piotrze, powiedz mi, bo bardzo dużo mówimy tutaj o tym, że jest fajna chemia i zespołowość. Czy nie ma takiego podziału, że wy jesteście, powiedzmy, tym sztabem szkoleniowym, a to są zawodnicy, bo wiadomo, że ci indywidualności mają swoje humory. Czy jesteście takim elementem nie tylko, powiedzmy, w tym, co robicie, by zespół parł do przodu, by wygrywał? Nie czujecie się, powiedzmy, troszeczkę z boku? Nie, no każdy wie, po co jest tutaj w klubie tak naprawdę i jaki jest jego zakres obowiązków. Ja nie mam absolutnie takich ambicji i chęci bycia tak rozpoznawalnym i tak mieć parcie na sławę i wszystko, co jest z tym związane, jak mają zawodnicy. Ale na mieście jesteś rozpoznawalny. Nie odczuwam tego. Nie? Nie odczuwam tego, być może dlatego, że z moim psem chodzę sobie po lesie i tam... Boją się go. Boją się psa. Nie, no, być może. Fanki, kibice boją się. Być może się boją, natomiast wszyscy wiedzą, że nie ma czego. Jest fantastycznym psiakiem, natomiast wracając do wątku, to nie, absolutnie. Ja skupiam się na swojej pracy, tak jak wszyscy zresztą. A jeżeli chodzi o podziały, no to powiedzmy sobie, fajnie, że jest rozgraniczenie między sztabem a zawodnikami, bo musi być. Ja niestety jestem też osobą, która czegoś wymaga, a wiadomo, jak się czegoś wymaga, to już ten układ kolega nie zawsze jest takim dobrym układem. Ale też nie u wszystkich. I to jest też druga działka jakby naszej pracy, że trzeba wiedzieć, z kim jak postąpić. Z jednym trzeba jak z kolegą, z kimś innym trzeba troszeczkę z góry, z kimś innym trzeba jeszcze innymi, powiedzmy sobie, drogami dojść. Także podziały, nawet jeżeli gdzieś się pojawiają, to na pewno nie mają wpływu na to, jak wszystko tutaj nam funkcjonuje, a naprawdę działa wszystko dobrze. Oskar, żebyś nie poczuł się... No pierwszy raz w ogóle nic nie mam do powiedzenia. Pominięty. Słuchaj, Zaxa 53 punkty, Skra 41, Resowia 40, Lotos 38, Radom 34 i Jastrzębski 33. To jest pierwsza szóstka. Czy na tej podstawie możemy powiedzieć, że sprawa pierwszego miejsca jest sprawą przesądzoną? Jak wiesz dobrze, jestem też od statystyki, więc... Już to policzyłem, potrzebujemy 9 punktów, żeby być na pierwszym miejscu, więc matematycznie... Zakładając, że druga czy trzecia drużyna wygra wszystkie mecze. Do końca mamy 7 z kolejek, czyli jest 21 punktów do zdobycia, my mamy 12 punktów przewagi, czyli potrzebujemy 9, żeby być w finale, 10, żeby być jako pierwszy zespół w klasyfikacji. No i na razie w ogóle nie myślimy o tym, że jesteśmy w finale, jesteśmy... drużyną, która dobrze sobie radzi w rozgrywkach, ale musimy wykorzystać ten najbliższy czas do tego, żeby przygotować się do gry o medale, bo tu możemy być pewni, że na pewno o medale będziemy w tym sezonie walczyć. O który kruszec zobaczymy dopiero za niedługo. Dla nas najważniejsze tak naprawdę teraz jest, żeby te dwa jeszcze najbliższe spotkania, bo już jedno za nami z Resowią, jakby... Dwa może nie, trzy, bo Jastrzębie też kopią. Tak, no rzeczywiście tak. Ale te dwa najbliższe, powiedzmy z bezpośrednimi rywalami do finału, wykorzystać jak najlepiej, żeby nauczyć się grać te spotkania pod dużą presją, o których już rozmawialiśmy. Mówię tu o tym finale Pucharu Polski. Wczorajszy mecz, przedwczorajszy mecz był już kolejną dobrą lekcją, z której się cieszymy, bo wyciągnęliśmy sporo wniosków i to się udało. I teraz te dwa spotkania, niezależnie na to, jak wygląda tabela, potrzebujemy wykorzystać do tego, żeby nauczyć się grać najważniejsze mecze w sezonie. Wspomniałeś o meczu środowym. Nasza drużyna popełniła 26 błędów własnych, Resowia 42. Do czego zmierzam? To tak naprawdę wszyscy się nastawiliśmy na super, hiper widowisko, a tak naprawdę ono było dosyć słabe. Poziom był słaby, no nie da się ukryć. Z czego to wynikało?
Mówisz, jak się widzi się liderów, gra ją dwie pierwsze drużyny jednej z lepszych lig w Polsce i się okazuje, że jest pierwszy set, który przegrywamy i drużyna przeciwna, zarówno tak jak i my, popełniamy 9 błędów w zagrywce. Jakaś masakra. Zgadza się. No, mecz na pewno był pod bardzo dużym napięciem. Że czy to tak ciśnienie właśnie spowodowało? Myślę, że na pewno z naszej strony, ja nie powiem, że byliśmy nerwowi w stricte, bo mamy przewagę w tabeli i nawet porażka nic nie zmieni. Natomiast no, zawsze mecze z Resowią, z Krom czy Treflem są tymi meczami, w których trochę serce mocniej bije i też inaczej trochę się podchodzi do tego spotkania. My zaczęliśmy źle przede wszystkim na zagrywce i to jest ta lekcja, o której powiedziałem przed chwilą. Szybko potrafiliśmy się do tego dostosować, czyli nie idzie nam mocna zagrywka, więc trzeba coś zmienić. Zaczęliśmy zmieniać kierunki, zaczęliśmy bardziej technicznie zagrywać, co od razu przeniosło się na rezultat i my zaczęliśmy mniej psuć, Resowia w ogóle sobie z tym nie poradziła i to był tak naprawdę klucz do tego zwycięstwa. Ja chcę też powiedzieć, że my trochę też dostaliśmy po głowie za poziom, ale poza pierwszym setem my graliśmy dobrą siatkówkę i to, że Resowia popełniała dalej bardzo dużo błędów, to nie jest nasza wina. No, my nie mogliśmy też do końca rozwinąć swoich skrzydeł, bo co szli na zagrywkę, to ją psuli i oddawali nam tak naprawdę za darmo punkty. No i my nie mogliśmy się rozwinąć. Nie chcę wypowiadać, dlaczego u nich tak wyglądało. Mam na to jakąś swoją teorię, natomiast to są ich problemy i my sobie tylko możemy pogratulować za to, że my jak najszybciej próbowaliśmy rozwiązać sytuację, która się zdarzyła, bo takie mecze się zdarzają i one niekoniecznie są na meczach na szczycie. Czasami jest mecz z przedostatnią drużyną w tabeli, gdzie wychodzisz na zagrywkę, jeden po drugim psujesz, trzeba coś zmienić. Mecz trwa minimum godzinę. Nie możesz przez godzinę walić głową w mur, bo tego muru nie przesuniesz, więc trzeba coś zmienić, może trzeba go obejść. No i myśmy go obeszli, a Resowia nie znalazła odpowiedzi na to pytanie. Oskar, tak naprawdę często podkreśla, że każdy mecz jest istotny, każdy przeciwnik jest bardzo ważny, ale przed nami trzy mecze. Pierwszy już w niedzielę o 14:45, tak odrobinę kalendarza z Lotosem. 6 marca Zaksa podejmuje Skrę, również o 14:45. Celowo podkreślam godzinę, ale zaraz powiem Ci dlaczego. I 12 marca jedziecie do Jastrzębia, by zagrać mecz 22 kolejki z Węglem, również o 14:45. Wiem, co chcesz powiedzieć, nie? Tak, że jest. Dwa mecze, które przegraliśmy, graliśmy o 14:45. Tak właśnie. Wykombinowałem. Ale wygraliśmy. Czy pora ma znaczenie? Nie ma kompletnie znaczenia. Bo wiesz, jak biorę pod uwagę 20:30, dnia na środa, słaby poziom, czy 14:45 to jest w ogóle odbicie wajchy w drugą stronę? Nie, ja myślę, że kompletnie nie ma znaczenia, jeśli chodzi o wyniki same w sobie. Natomiast organizacja dnia dla nas jest całkowicie różna i myślę, że ja to powiem za siebie, ale większość myślę tak samo, że mecz o 20:30 to jest mordęga całodniowa, bo trzeba zrobić trening, trzeba zjeść obiad, trzeba później znowu po drugi raz coś zjeść, żeby tej siły było na mecz. Bo człowiek myśli o tym meczu przez cały dzień i to się i nagle nie wiem, z 10-godzinnego dnia robi się 25, bo człowiek siedzi i myśli, co tu się będzie działo. I to jest jedna strona, mecz o 14:45 w drugą stronę, czyli albo bardzo wcześnie robimy jakiś trening, zwykle jeżeli jesteśmy na wyjazdach, to też to są godziny typu 8 rano i decydujemy no się... No i jest robić wieczór do świętowania. Albo szybszego powrotu do domu. Zwykle nie świętujemy, bo za 3 dni jest kolejne spotkanie. I przykład, o 20:30 graliśmy mecz z Rzeszowem, skończyliśmy, ja byłem w domu koło północy. A panowie? Myślę, że Paweł to był gdzieś koło drugiej trochę nocy. Dużo. Nie, no tam skończyliśmy ostatniego dziś po północy. No. Ale dziś pamiętam jakiś mecz taki, gdzie byliście praktycznie rzecz biorąc do późnych godzin nocnych, ale wcześniej porannych. No tak, ale to z reguły takie rzeczy się mają miejsce na turniejach, na Pucharze Polski, czy w playoffach, jak w tej starej formule, jak się grało dzień po dniu, no to wtedy to wszystko zależy, o której gra się mecz, tak? Jeżeli mecz się gra późno, tam nie wiem, 17, 18 albo 20, nie daj Boże, no to często jest druga, trzecia w nocy, zanim zakończymy dzień. Jutro zespół leci do Gdańska, wy podobno jedziecie samochodem, tak?
Jest tutaj jeden. Jest wybraniec, który też leci. Też leci, ale czemu właśnie tak? No. Brakło miejsca w samolocie. Anioł stróż. Paweł z racji tego, że no jest aniołem stróżem. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, to pomoc medyczna jest tak naprawdę najważniejsza w tym momencie. No, prawdopodobnie brakło miejsc w samolocie, a najważniejsze jednak jest to, żeby to zawodnicy mieli komfort podróży, a my jedziemy autobusem, nie narzekamy, mamy cały dla siebie, możemy się położyć, więc nie ma sprawy. Też podłączenia obecnie już do Gdańska, przypominam, wracając z lata wstecz, to jest niebo a ziemia, po kilka godzin można dojechać nad morze teraz. Więc no jedziemy po prostu. Takie są warunki. Bardziej narzekamy na to, że nie możemy potrenować w Ergo Arenie, niż na to, że mamy daleką podróż. Słuchaj, tematu środkowych nie będę się czepiał, aczkolwiek środowy mecz nie był za ciekawy w wykonaniu środkowych, zarówno naszych, jak i Resowi. Ja myślę, że nasi środkowi w pewnych bardzo decydujących momentach zrobili, co mieli do zrobienia. Nie byli wykorzystani do końca w ataku, ale to też wynikało trochę z gry defensywnej Resowi. Gdzieś musieliśmy się dostosować. Natomiast zarówno Jurek w czwartym secie, bardzo ważna seria na zagrywce, Wiśnia jak zwykle postraszył swoim flotem. Także oni swoją robotę wykonują, tylko o niej się mało mówi i zwykle się nie widzi tego. Zwykle ja tak przypominam sobie, jak dostawaliśmy w reprezentacji po głowie za to, że Piotr Nowakowski gra, atakuje 4 razy w meczu, ale nikt nie widział tego, że 20 razy do niego skoczyli przeciwnicy i dzięki temu inni mieli łatwiej w ataku, więc to są takie rzeczy, o których się nie widzi, a my to widzimy. Taka nasza praca. Panowie, przed meczem z Gdańskiem będziecie mieli dużo pracy? Jak to wygląda forma? Znaczy, praca już się zaczęła. To nie jest tak, że to bezpośrednio przed całym meczem. Właśnie chodzi o to, żeby na te ostatnie godziny przed meczem było jak najmniej pracy. Chyba że się zdarza jakaś kontuzja, to wtedy się pracuje do ostatniej chwili. Ale wydaje mi się, właśnie po to się spotykamy szybciej, po to będziemy jutro trenować, żeby właśnie już być gotowym do tego spotkania. Piotr, jak wy odbieracie, powiedzmy, powodzenia, niepowodzenia zawodników? Siedzicie na krzesełkach i na dobrą sprawę, czy też gracie sercem i powiedzmy umysłem? Jak to wygląda? Prawda jest taka, że ja nigdy profesjonalnym zawodnikiem nie byłem, natomiast grałem w siatkówkę, czy to na studiach, czy wcześniej w trzeciej lidze amatorskiej. Także gdzieś tam, powiedzmy sobie, ten smaczek siatkówki, wiem jak to wygląda. Natomiast wydaje mi się, że osoba, która siedzi z boku, przeżywa to dużo bardziej, gdyż na boisku nie ma czasu na to, żeby rozpamiętywać, analizować. Tam po prostu jest się już w meczu, cała, powiedzmy, odprawa taktyczna w głowie jest zrobiona wcześniej i teraz trzeba tylko zareagować na boisku i wykonać dane rzeczy. Natomiast z zewnątrz siedzi się, widzi się, chciałoby się coś zrobić, ale nie można. I to jest, powiedzmy, taka rzecz, która na pewno daje bardzo, bardzo dużo emocji. I muszę powiedzieć, że chyba to jest trudniejsze. Chyba jest trudniejsze, bo na boisku jednak ta adrenalina, ten czas całkiem inaczej płynie, widzi się wszystko inaczej. Także porażki przeżywamy chyba mocniej, z sukcesów cieszymy się chyba tak samo jak zawodnicy. A jak odreagowujecie ten stres? Co robisz po takim meczu, kiedy już skończycie pracę? Jedziecie do domu, czym się zajmujesz? Znaczy, żeby wyczyścić umysł. Jeżeli Pokaż kładę. Jeżeli są to mecze wyjazdowe, no to siłka. To trzeba spędzić czas w autobusie. No i tam różnie. Ja jestem akurat taką osobą, która woli gdzieś tam zagłębić się w pracy i przygotować sobie treningi na przyszły tydzień. Czy tam na przyszłe dni, kiedy mamy w planie. Jeżeli jesteśmy tutaj, no to tak samo, jeżeli są to godziny takie w miarę, nie, 23, 24, tak jak teraz żeśmy skończyli, no to standardowo wyjście z psem, takie totalne odświeżenie głowy, chwilę odcięcia się od tego, no a później powrót, tyle. Ja jestem osobą, która raczej rano szuka jakiejś rozrywki w postaci aktywności fizycznej, a po meczach nie mam czegoś takiego, że muszę iść gdzieś tam przerzucić 3 tony żelastwa, czy wybiegać się, tego typu rzeczy. Raczej nie. A Paweł?
Ja z reguły odsypiam. Odsypiasz? Nie, naprawdę, bo to tak się wydaje, ale to przez cały dzień jest coś do zrobienia. To jest tak, że moje drzwi są zawsze otwarte i zawsze ktoś tam się przewinie. I żona nie mówi, albo na meczu, albo śpisz. No tak właśnie często się zdarza. I potem właśnie jak jest podróż autokarem, to no, marzę tylko o tym, żeby się dobrze ułożyć w siedzeniu i zamknąć oczka. Zdradzę, że to trwa jakieś 8 do 10 sekund. Aha, szybki sen. Że Paweł mógłby napisać tutaj niezłą rozprawę doktorską, jak się wyspać w 3 minuty na przykład w autobusie, no tak, bo to tak, są zdarzało mi się parę razy, że zjadąc z treningu na halę, znaczy z hotelu na halę albo odwrotnie, gdzie czasami to jest dosłownie 3-5 minut, to tylko usiądę, poczuję ciepło, warkot silnika i już mnie nie ma. I co potem w nocy? Nie, ja śpię, tylko śpisz. Że to jest tak, że no, zanim ja się położę, to trochę trwa, bo zawsze ten ostatni, zanim wyjdzie, jeszcze ktoś tam coś zawsze przyjdzie pogadać i... Czyli ty gasisz światło tak, po zawodach. No, często to właśnie ja, ten, który zrobił ten opór ostatni i zgasi i zamknie, że tak powiem, w cudzysłowie, klub, czy światełko wyłączy i to tak właśnie czytasz, dzieje. Czytasz, czegoś słuchasz? Teraz mam hopla, wszyscy wiedzą, bo chcemy z żoną postawić dom, wybudować się w przyszłości i każdy widzi mnie tylko ostatnio z gazetką budowlaną albo z jakimiś katalogami, z projektami domów i to jest ostatnio czas, gdzie właśnie swój wolny spędzam tylko i wyłącznie na tym. Chcesz zakotwiczyć w naszej ziemi strzeleckiej? Tak. Tam, gdzie się urodziłem, tam właśnie szukamy miejsca, żeby osiąść, żeby wybudować swój dom. Tak, właśnie tam, bo z racji rodziny, znajomych, przyjaciół i że tak powiem, przywiązania do ziemi, to właśnie tam. Proszę Państwa, mieszkamy z Pawłem w jednym powiecie. Pięknym powiecie strzeleckim. Bardzo przy pięknie. Okazji autoreklama. Tak, miejsca. A Piotr? Jak? Piotr mieszka w Kędzierzynie. To wiem. Ale a propos właśnie, też przeglądasz katalogi, chcesz dom budować, nie, zasadzić nie, drzewo? Ja bardziej lektura w wolnym czasie, wszystko co jest związane z moją pracą tak naprawdę. Wychodzę z założenia, że tego czasu wolnego mam na tyle mało, że trzeba go i tak wykorzystywać cały czas do tego, żeby być na bieżąco. Jeżeli się zatrzymamy, to jesteśmy już dwa kroki do tyłu, a na tym poziomie jest to no, niedopuszczalne. Nie możemy sobie na to pozwolić. Lubię to, co robię, dlatego też staram się pogłębiać wiedzę. Gdzieś tam ewentualnie dziedziny, które są pozornie mniej związane, czyli gdzieś tam odżywianie, dietetyka, suplementacja, która jest też bardzo istotna. To są takie rzeczy, gdzie ostatnio królują gdzieś tam w moich rękach, przeglądając, wertując książki, gazety, magazyny. Oskar, ostatnio gracie przy pełnej hali. To z wiadomego powodu. Zawsze jak w myśl tego, jak zespołowi się wiedzie, to wszyscy was kochają, lubią, interesują się, przychodzą na mecze. Teraz idziecie na Dmorze. Hala chyba jest 4 razy większa. Ma to jakikolwiek wpływ? No ja myślę, że ma na pewno kubatura sali ma znaczenie, jeśli chodzi o grę w siatkówkę i dlatego tam już wcześniej mówiłem, że trochę ubolewamy na tym, że nie możemy przeprowadzić normalnego treningu, ale większość chłopaków grała już w tej sali, więc nie będzie aż tak wielkiego problemu, mamy nadzieję, że nic z tym nie będzie, zwłaszcza jeśli chodzi o zagrywkę, to jednak każdy element, każdy moment poświęcony na trening jest bardzo ważny. Natomiast ma znaczenie też takie, rzecz powiedziałbym odwrotne, gdy sala ma na kibice przyjdzie w Gdańsku, przyjdzie nie wiem, 3000 kibiców, to ma się wrażenie, że jest pusta i chwała tak naprawdę włodarzom tamtego klubu, że tam potrafią zapełnić jednak tą salę, bo przez ostatnie miesiące jednak widać, że popularność siatkówki wzrosła w tam chyba, jak pamiętam, to młodzież puszcza się za darmo. Tego już nie wiem, no, natomiast patrząc na relacje telewizyjne, no jest tam tych ludzi dużo więcej i to zawsze jest miłe grać przed większą publiką. Ale to jest też duża aglomeracja, to trzeba mieć świadomość, no że właśnie, potencjał jest dużo potencjał większy. Jest dużo większy. Tak, natomiast ja myślę, że w trakcie samego meczu to są już takie emocje, że tak naprawdę odbiera się
nie poprzez ilość, tylko poprzez emocje też drużyny, kibiców. Tak naprawdę słowa nie trafiają, bardziej to, czy jest gorąco, czy jest trochę chłodniej, bo kibice też mają swoje fazy. Jeżeli zespół gra słabiej, to kibice cichną. Też cichną, a jak zespół zagra dwie fantastyczne akcje, to publika rozgrzewa się i wtedy zespół też to czuje. Natomiast tak jakby już patrząc poprzez słowa czy coś, tak bardzo ciężko, no poprzez to, że jesteśmy skoncentrowani i każdy z nas patrzy na piłkę i na przeciwnika i na to, co trzeba, i myśli o tym, co trzeba zrobić, że jednak ta publiczność gdzieś tam jest z tyłu. Gdybym rozmawiał z tobą kilka dni wcześniej, to bym powiedział, przed Zaksą cztery mecze prawdy, bo tak naprawdę gracie z szczybem tabeli. Myślę, że większego znaczenia to, czy gracie u nas, czy nie, jak jesteście na tak zwanej fazie, nie ma, ale który z przeciwników tak najbardziej nie leży wam? Bo to Gdańsk, Bełchatów i Jastrzębie przed nami. Już jedną przeszkodę mamy za sobą. Takie mecze prawdy. Cztery. I znowu powiem to samo, z tego samego jadę scenariusza, czyli my się skupiamy na swojej grze i już niejednokrotnie pytają nas, z kim byśmy chcieli zagrać w finale, bo też nie ukrywajmy na to, my możemy... No każdy ma swoje jakieś tam... Tak, ale percepcje. My też moglibyśmy sobie wybrać teoretycznie, z kim moglibyśmy, bo każdy zespół, który z nami wygra z tej trójki, czyli z Resowia, już nie ma szans, ale Gdańsk i Skra, jeżeli z nami wygra, to załóżmy, że ma trzy ekstra punkty, które im bardzo ważne. Mogą się bardzo ważne okazać. No bo tam jest akurat bardzo ciasno. 40, 38, 34 to jest subtelna różnica, chociaż jeszcze wydaje mi się, że Jastrzębski będzie się liczył w końcowej fazie a propos być gdzieś tam może. Drugiego, czwartego miejsca. Być może. Natomiast to, do czego ja zmierzam? My kompletnie nie myślimy na ten temat, który nam leży, który nam nie leży. My skupiamy się na tym, żeby z każdego meczu jak najwięcej wyciągnąć, żeby się do niego jak najlepiej przygotować. Wczoraj rozmawiałem ze Stefanem Antigą, powiedziałem mu, że my jesteśmy jak pociąg, jedziemy. A kto do niego wsiądzie, to już niech oni się między sobą dogadają. Czy jak rozmawiałeś ze Stefanem, czy on ma swoich jakichś takich już ulubieńców a propos kadry w naszym zespole? Ulubieńcy są stali. Myślę, że jest tak naprawdę jeszcze jeden zawodnik, który ma szansę zagrać na igrzyskach. Ale my mamy już szkielet zespołu narodowego oparty też na naszych zawodnikach Zaksy, więc tu wielkich niespodzianek nie będzie. Z takiego obowiązku, proszę Państwa, czysto informacyjnego przypomnę, że wszystkie kolejne mecze gramy o 14:45, 28, czyli w najbliższą niedzielę, 6 marca i 12 marca. Jak stwierdził trener Oskar, nie ma to jakiegoś większego znaczenia, aczkolwiek jest moment popołudnia i wieczoru, by świętować zwycięstwa, czego oczywiście panom z całego serca życzę. Była to Zaksa na maksa. Kibicujemy naszemu zespołowi w najbliższym meczu. No i mam nadzieję, że się po tym meczu będziemy mieli okazję spotkać z Państwem i o tym porozmawiać. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję panom.